Jesteśmy cali na czarno, gdyż ten tydzień to jest czarny tydzień dla polskich sportów zespołowych. Niestety porażki również ponieśli nasi piłkarze i tak zastanawiamy się, jesteśmy, Jureczku, pod mostem. Czy skaczemy, czy faktycznie nasza siatkówka już trafiła pod most? Jest to aż tak źle, twoim zdaniem? No jest źle, ale na pewno nie jesteśmy pod mostem. Myślę, że cierpliwość, spokój i dobre decyzje to jest. Dobre decyzje wszystkim, przede wszystkim władz naszego związku. Trzeba podjąć dobre decyzje, zainwestować w odpowiednich zawodników, zastanowić się, porozmawiać, ale na pewno nie nerwowo, bo jasne, turniej przegrany, katastrofalnie, co tam dużo mówić. Nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale zawsze były wzloty i upadki i teraz trzeba się podnieść. No wiem, to są banały, ale coś trzeba zrobić. No trzeba by się było zastanowić trochę może nad przewietrzeniem szatni. Twoim zdaniem, czy nie? Mamy ten perspektywiczny młody rocznik, ale ja pamiętam ze swojego doświadczenia, że to na pewno nas troszeczkę wycofa, bo ci młodzi ludzie jednak muszą się nauczyć grać w siatkówkę. Ja wchodząc do reprezentacji, mając 19-20 lat, zbierałem tęgie baty, proszę Państwa, i to nie jest taki prosty przeskok z tego juniorskiego wieku do tej dorosłej siatkówki. Czy stać nas już na to, żeby w tym momencie podjąć faktycznie taką budowę czteroletnią pod te igrzyska olimpijskie, które będą? No bo zobacz, my cały czas gonimy turniej za turniejem, nie ma takiej perspektywy w mojej ocenie budowania czegoś takiego trwałego, co zaczniemy mówić, że faktycznie jest koncepcja budowy zespołu, tak jakby chociaż to robią Amerykanie. Tak, no jakby przykład Stanów Zjednoczonych, no w ogóle ja nie dotykam tego przykładu, bo to jest dla mnie fenomen, tak? Bo pamiętajmy tylko, że dla nich 3 lata w zasadzie nie istnieją. Liczą się igrzyska. U nas jest inaczej, no u nas są turnieje w zasadzie co roku i tutaj oczekiwania są olbrzymie. I tak było we Włoszech też, gdzie była złota generacja, nagle skończyli się ci zawodnicy, a oczekiwania kibiców pozostały. I u nas jest cały czas tak. Mówisz, czy robimy krok w tył? No już zrobiliśmy, tak? No, ale już, no to na pewno, ale ja mówiłem o drugim. Ja mówiłem, czy zrobimy jeszcze drugi. Nie możemy jeszcze się cofać, bo tam rzeczywiście wylądujemy. Tam już jesteśmy. Nie, my już jesteśmy na krawędzi, no nie możemy niżej spaść, no co, mamy zrobić krok, żeby nasz równorzędnymi drużynami była Finlandia i Estonia? Nie, to nie. Pamiętaj, jak ty grałeś wtedy, rzeczywiście wy zaczynaliście tym złotym rocznikiem, to ta krzywa była wznosząca i kibice też ciągle jakby dochodzili do was, bo czekali na sukces. Teraz kibice nie mają już tyle cierpliwości, żeby czekać na przykład 5-6 lat na to, aż ponownie się znajdziemy na szczycie. Dla mnie to nie jest tak, że wziąć całą drużynę złotych juniorów i nie grają 3 lata za czym, co się będzie działo. Nie, nie grają najlepsi. Mają grać najlepsi. Oczywiście trzeba zainwestować, trzeba dobrze zdiagnozować, kto ma potencjał z tych młodych do gry na wysokim poziomie i oni mają grać. Trzeba też zaryzykować, trzeba być trochę wizjonerem. Trzeba zaufać niektórym zawodnikom. I tego trochę mi zabrakło, bo mówimy, że trener Ferdinando De Giorgi odmłodził zespół, no ale wiesz, no, Dawid Konarski był, Fabian był, Kubiak był, Kurek był, Zator był, Bieniek był już u Stefana Antigi, więc tak naprawdę tylko jedna pozycja, Bartłomiej Lemański, a gdyby w lepszej dyspozycji był takiej ligowej nawet Wiśniewski, to pewnie Wiśniewski pewnie też wyszedłby w szóstce, więc tutaj jakby ja nie widziałem odmłodzenia naszej reprezentacji i postawienia na jednego jakiegoś, choćby jednego zawodnika na jednej pozycji wokół tych bardziej doświadczonych. Tego trochę nie było, a co więcej, no środek to zawsze się odmładza na końcu. Jak nie masz jakiegoś rzeczywiście giganta takiego jak Sreczko, no to z reguły grają aż... Doświadczeni gracze, którzy mają za sobą ileś tamtych spotkań rozegranych, bo jednak środkowi są jak wino, dojrzewają razem z rozgrywającymi, to są niestety, ale lata doświadczeń gry na środku, dlatego... no potencjał mamy. Potencjał trzeba sobie powiedzieć, zaznaczyć, że mamy. Tak, dlatego tutaj też być może trochę w perspektywie brakowało, żeby postawić, jeśli Ferdinando De Giorgi postawił na Fabiana Drzyzgę na rozegraniu, okej, okay, ale weźmy już jakiegoś młodego. On muszą grać sobie. Wybierzmy z tej grupy. No przykładem jest Brazylia. Zawsze, pamiętasz, wymiana tych pokoleń następowała bardzo, to był proces skomplikowany, że każdy z tych wielkich musiał odczekać na ławie, wysiedzieć to swoje miejsce jak jajko, jak kura wysiaduje jaja i tak to faktycznie wyglądało. Powiedz mi, w twojej perspektywy patrząc tak, no ja tak się zastanawiałem, czy ten sezon dał nam coś pozytywnego, czy uważamy ten sezon jakby reprezentacyjny, no bo nasz sezon reprezentacyjny się zakończył, czy uważamy go już za stracony?
No jest stracony. No jest stracony, bo niewiele się dowiedzieliśmy, tak? Tak jak mówię, no dowiedzieliśmy się, Bartek Lemański, to też nie był nagle zawodnik, on grał swoje, tak? Ale to złapał jakieś doświadczenie, tak, na pewno, to są te może pozytywy. To będzie, tak, procentowało. Natomiast na innych pozycjach, co no przekonaliśmy rzeczywiście, że niestety Bartek nie dał rady, tak? I para Kubiak, Kurek okazała się parą niestety na ten moment za mało. Tak. Zabrakło nam nawet na ten, załóżmy, ćwierćfinałowe spotkanie. Dobra, dziękuję Ci, Jurku, za rozmowę i idziemy do Buka stawiać? Idziemy rzucać z mostu. Jesteśmy już po jednym meczu, po pierwszym, gdzie dla mnie można powiedzieć, że były lekkie emocje, bo kibicowałem mojemu przyjacielowi z boiska, Georgiemu Grozerowi. Cieszę się, że wygrali po ciężkim boju. Jak widzieliście, sprawdziło się staropolskie przysłowie, że kto nie wygrywa 3-0, ten przegrywa 3-2. Tak było w tym wypadku. Niemcy się nie poddali. Grali średnio, a wygrali. To jest o dziwo niespodzianka. No i zobaczymy. Teraz kolejne spotkanie, w którym obstawiam, że Rosjanie gładko wygrają. Ale czy tak będzie? Już za chwilę się dowiem. He knows that he plays so shit. I play very shit today, but the team was incredible. Yeah. Happy? Yeah, how's man, the feeling? I was never, it's very nice. See you tomorrow? Yeah, of course. We drink coffee tomorrow with George. Yes, of course. Okay. Igor, I miss you. Go. Ciao. Jeden z lepszych zawodników, graczy, przepraszam, na świecie. Widzicie, mamy świadomość tego czasami, że gramy naprawdę źle. Każdy z nas wie, kiedy grał dobrze, a kiedy gra źle. I to dzisiaj był ten dzień, że on wiedział, że nie pomagał swojej drużynie, ale pewnie się odpłaci może w finale dobrą grą. Taką ma nadzieję, a jutro sobie pogadamy, co może sprawić, że będzie grał lepiej, a co może sprawić, że będzie grał lepiej. Nie je pizzy i nie pije Coca-Coli. To jest nowość. O, biegają kolejni. Fajnie przygotowane wszystko. To są statystyki z całego spotkania. Niewiele one nam mówią czasami, ale jak ktoś lubi matematykę i lubi cyferki, to może sobie tutaj zobaczyć, jakie są liczby w ataku, jakie są liczby w bloku, jak serwują, zagrywają, jakie są kontrataku liczby, jakie są chociażby liczby po tym, jak się kontratakuje. Także dużo ciekawych rzeczy. W większości dla statystyków, dla trenerów, ale jak ktoś się, mówię, interesuje, to może sobie tutaj przestudiować, to z tego dużo wynika. Ale tak jak wam na początku powiedziałem, było takie słynne kiedyś powiedzenie rosyjskiego trenera: na statystyki jak ty durak. I tego się może trzymajmy, bo statystyki nie grają. Ostatni. Co? A ty nagraj go. Nagraj śpiewa. Nie, co to? Może jutro na finale. Ładnie się uczeszę. Tak jak on. Rosja-Belgia, 3-0. To jest człowiek, Ireneusz Mazur, mój drugi tato. Człowiek, który mnie bił antenką po łokciach. Nieprawdą jest. Bił mnie antenką po łokciach, żebym wyszedł na ludzi. Nieprawdą jest. Teraz się tego trochę wstydzi, ale ogólnie wybaczyłem mu to. Niestety Rosjanie nie pozostawili złudzeń Belgom. Porażka Belgów, bardzo gładka, praktycznie mecz bez historii. Tak zapowiadał Vitali Hainen, że będą walczyć, że będą próbowali podjąć tutaj rękawice. Jednak Rosjanie pokazali swoją moc w tym momencie, wyznaczając wszelkiego rodzaju chyba trendy siatkarskiego rzemiosła. Grają najszybciej, najlepiej i najskuteczniej. Ciekaw jestem jutrzejszego finału, bo jako
jako zawodnik, który kiedyś grał, mają Niemcy potencjał na to, żeby odrzucić ruskich od siatki. Czy to zrobią? Jutro mamy na to odpowiedź. Bądźcie z nami na finale. Cześć.